Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 17 kwietnia w poniedziałek 2023 roku. A hasła biblijne, które mają nam dzisiaj towarzyszyć, zapisane są w księdze proroka Jeremiasza w 51 rozdziale i 50 wierszu. Jeremiasz tak pisze: pamiętajcie o Panu na obczyźnie, a Jeruzalem miejcie w sercu. I w liście apostoła Pawła do Efezjan w 2 rozdziale, 19 wierszu tak jest zapisane: już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Moi drodzy, w lipcu 2022 roku na świecie toczyło się chyba 27 konfliktów zbrojnych. Obecnie dzisiaj ta liczba oscyluje między 20-25 zdarzeń, sytuacji trwających. I chyba możemy powiedzieć, że żyjemy w bardzo ciekawym czasie też ze względu na dostępność tych wszystkich informacji. Oczywiście jesteśmy pochłonięci i żywo zainteresowani informacjami płynącymi do nas z Ukrainy. Tą wojną w Ukrainie jesteśmy bardzo przejęci. Gościmy przecież uchodźców. W dużej liczbie są w naszym kraju, ale i też wiele jest takich sytuacji, gdzie przyjmowaliśmy, czy jeszcze nawet i w tym czasie, uchodźców do swoich domów. Mieliśmy bardzo bliskie relacje. I moi drodzy, to Słowo Boże, które jest zapisane w księdze Jeremiasza, przypominało ludowi izraelskiemu, który był właśnie na obczyźnie troszkę z innego powodu, ale też w wyniku przemocy, o tym, że Pan Bóg jest obecny, że jest ciągle aktualny i że mają pamiętać również o swojej świątyni, o Jeruzalem, mają nosić je w sercu. A to słowa apostoła Pawła jakby obrazuje to, że ci wszyscy, którzy są w Chrystusie, są w Bogu, nie są żadnymi przechodniami, ale są współobywatelami świętych. I myślę, że to też mogliśmy odczuwać, czy odczuwamy, kiedy nasi goście z Ukrainy są z nami na naszych spotkaniach chrześcijańskich, na nabożeństwach, kiedy razem możemy się modlić, uwielbiać Pana Boga, prosić Go chociażby o zakończenie tej wojny w Ukrainie. My tutaj w Gliwicach, ale myślę, że i wszędzie, w każdym miejscu też bardzo mocno i cierpliwie od samego początku trwania tej wojny modlimy się o to, by ta wojna się zakończyła. Moi drodzy, chciałbym zachęcić w związku z tymi tekstami do tego, byśmy dzisiaj pomodlili się o te miejsca, gdzie trwają konflikty zbrojne, gdzie stosowana jest przemoc, o te miejsca, gdzie ludzie umierają, giną, ale też może uciekają przed jakimiś skutkami powodzi, trzęsień ziemi. Byśmy dzisiaj solidarnie w modlitwie stanęli o te wszystkie osoby, które takiego wsparcia z naszej strony potrzebują. Myślę, że pomocną będzie nam modlitwa z Francji, która jest dzisiaj w naszym przewodniku z Biblią na co dzień zaproponowana. Pomódlmy się tą modlitwą. Boże, modlimy się o odwagę, aby stawiać czoło przyczynom, dla których ludzie są zmuszani do opuszczenia ojczyzny. Jest ich wiele. To wojny, katastrofy naturalne, szkody wywołane zmianami klimatu, kryzysy gospodarcze. Modlimy się o poważne podejście do tych zagrożeń i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań. Boże, pomóż nam, abyśmy byli też świadomi odpowiedzialności za siebie nawzajem i hojni w trosce o innych. Amen. Błogosławionego dnia i błogosławionego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie z Gliwic.